jestem w Katowicach na ulicy Gospodarczej, tuż obok katowickiego cmentarza komunalnego, który jest zlokalizowany tuż obok drogi krajowej numer 86. No i jestem tutaj nieprzypadkowo, bowiem ulica Gospodarcza inaczej. Chciałbym Was zaprosić na wspólny przejazd nowym odcinkiem ulicy Gospodarczej. Według oznakowania pojedziemy na wprost przez rondo, pojedziemy do w kierunku Nowego Nikiszowca oraz Szopienic, a dokładniej to do ronda przy skrzyżowaniu Gospodarczej z Szopienicką. Taka, można powiedzieć, bardzo fajna alternatywa budowa tej drogi. Generalnie jestem ciekaw na rondzie, który jest za mną na kolejnym zjeździe, gdzie ja pojechałem zjazdem drugim, to zjazd trzeci, jakaś tam planowana inwestycja drogowa, inaczej jest przygotowanie pod jakąś tam inwestycję. Ciekaw jestem, dokąd ewentualnie tam powstanie droga. Tutaj zjazd właśnie do osiedla Nowy Nikiszowiec. Ja jadę oczywiście przez rondo na wprost, czyli jadę drugim zjazdem. Samo osiedle Nowy Nikiszowiec, może sobie też obiadek, kółeczko zrobię po osiedlu. Można powiedzieć, że bardzo fajny łącznik od drogi 86 tutaj do Nikiszowca, do Szopienic. Gdzieś chyba też jest szpital, więc tutaj duże parkingi, co ważne, parkingi niepłatne. No i jestem na ulicy, właśnie na skrzyżowaniu, na ulicy Szopienickiej, na rondzie. Ulica Szopienicka, a więc od Szopienic do Giszowca nią jesteśmy w stanie dojechać, a ja jadę z powrotem. Jadę znowu do ronda przy osiedlu Nowy Nikiszowiec. Tym razem przejadę sobie przez rondo. Tutaj bardzo fajna również infrastruktura pieszo-rowerowa po mojej lewej stronie. Bardzo ładnie to osiedle, ten Nowy Nikiszowiec, wygląda. Dlatego też przejadę się tutaj przez osiedle. W strefę zamieszkania wjeżdżam. Dość wąsko tutaj. Też to, że tutaj jest dość wąsko, to też wymusza na kierujących zmniejszenie prędkości, poruszając się tutaj po tym osiedlu. Tutaj bardzo dużo mieszkań jest wolnych, jak tak patrzę na lewo.
podejrzewam, że mieszkania tutaj będą dość drogie. Fajny plac, szkoda oczywiście, że nie zadrzewiony. Bardzo ładne osiedle tutaj powstało. Dobra, wyjeżdżam ze strefy zamieszkania, pojadę w lewo. Oczywiście tutaj musimy wstąpić. Wyjeżdżam na środkowy pas. Rondem, jak widać, ograniczenie prędkości do 40. Tym razem przez rondo będę prosto, czyli pierwszym zjazdem z ronda. Samo rondo 40 nam odwołało, natomiast tutaj za rondem, może tak naprawdę jedziemy terenem, można powiedzieć, leśnym, jedziemy sobie gdzieś tam pod lasem, to według oznakowania, według przepisów ruchu drogowego jesteśmy cały czas w terenie zabudowanym. Maksymalna prędkość, z jaką możemy się tutaj poruszać, to 50 km na godzinę. No i dojeżdżam znowu tutaj do ronda na wprost w kierunku centrum, cmentarz komunalny w prawo, zjazd, którego nie ma, ten, o którym wspominałem. Ciekaw jestem, dokąd ewentualnie tutaj droga kiedyś pobiegnie. Pierwszy zjazd w kierunku cmentarza komunalnego, drugi zjazd w kierunku Niszowca. Tutaj już jesteśmy na starej ulicy Gospodarczej.